numerem pierwszym Artur Kupes. Z numerem szóstym Rafał Szumora. Z numerem ósmym Płato Siedemczyk. Z numerem dziesiątym Jume Sanika. Z numerem jedenastym trzynastym Konrad Poczek. Z numerem siedemnastym Adrian Stajc. To był pierwszy mecz. Ja wierzę głęboko nadal, że jesteśmy w stanie pokonać Kefektora na wyjeździe i rozegrać jeszcze tam złotego seta. W pierwszym secie walka przegrana w końcówce. W trzecim secie walka przegrana w końcówce. Jeżeli, tak jak wcześniej mówiłem, nie wykorzystujemy swoich szans w kontrataku, tak naprawdę ciężko się gra. Bo nie robimy tych punktów w akcjach, kiedy piłka jest dogodnie dograna, czy tam troszeczkę wyższa, ale jest po naszej stronie i to jest kontratak w końcu. To mnie najbardziej boli. Możemy być, ładnie mówiąc, wkurzeni na siebie. Jesteśmy wkurzeni na siebie, bo no, spodziewaliśmy się na pewno czegoś innego, że nie będzie 3-0, a coś na naszą korzyść bardziej. No, jedziemy po rewanż do Kielc. Lubimy grać złote sety. Teoretycznie, no, każdy zespół jest jakoś tam zmontowany i wiadomo, no, grając z Bełchatowem czy Rzeszowem, no to nie ma żadnej tak zwanej spinki. A no być może tu wystąpiło jakieś takie wewnętrzne spięcie drużyny. No, nie wiem, no nie chciałbym, nie chcę oceniać tutaj wszystkich po kolei, bo nie jestem od tego. No a wynik nie zachwyca. No.